Astronauci przebywali poza modułem od 2 godzin. Musieli już wracać. Kiedy naukowcy dowiedzieli się, że spacer potrwa tylko 2 godziny, byli wkurzeni. Chcieli zrobić wiele rzeczy. Armstrong i Aldrin nie spacerowali po Księżycu. Zrobili zaledwie parę kroków. Tylko Armstrong na sam koniec zapuścił się dalej. Zrobił zdjęcie lądownika z daleka. Dopiero po powrocie okazało się, że przeszedł taki dystans. Armstrong i Aldrin zabrali ze sobą pierwszą partię próbek księżycowego gruntu. Pierwsza misja dostarczyła ich 22 kg. Cały program Apollo prawie 400 kg. Skały zebrane przez Armstronga i Aldrina zostały przekazane setkom laboratoriów na całym świecie, w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Ustaliliśmy wiek tych skał. Są bardzo stare, mają ponad 3 miliardy lat. Przed odlotem Buzz Aldrin wykonał ostatnie zdjęcie. Swoich śladów na szarym pyle. Gazety nazwały je pierwszymi śladami na Księżycu widzianymi z bliska. Prawdziwy ślad po pierwszym kroku Armstronga został zniszczony przez samych astronautów. W rzeczywistości więc zdjęcie przedstawia jeden z ostatnich kroków. Astronauci kolejno weszli po drabinie do modułu księżycowego. Choć misja była filmowana od samego początku, niektóre jej momenty do niedawna budziły pytania. Na przykład o to, czy Neil zostawił coś na Księżycu dla swojej zmarłej córki. To, co dzieje się na Księżycu, zostaje na nim. Do dziś nie mamy pewności, co astronauci zostawili i co dokładnie zabrali.